przestrzeń, którą dzisiaj mamy okazję podziwiać, zmieniała się faktycznie nie do poznania. Wszystko zostało ładnie uporządkowane. Została wykonana droga, która łączy dwa ronda, jedno przy ulicy Szczecu Bytomskiej i Truchana, a drugie przy ulicy Zabskiej, rondo, też rondo, które było niedawno otwierane w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W ramach inwestycji został wykonany wiadukt kolejowy, po którym właśnie jest ta nowa droga poprowadzona, oraz przejście podziemne dla pieszych wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich. No i oczywiście, co jest istotne, to również powstał nowy przystanek kolejowy Chorzów Uniwersytet Śląski, na którego perony prowadzą nowe dojścia, nowe przejścia. To jest bardzo duża zmiana, wręcz cywilizacyjna, jeśli chodzi o komunikację w tym zakresie. Nie będziemy tu już stali w korkach, kiedy szlaban się opuści, kiedy kolej będzie przejechało, zwłaszcza, że metropolia planuje coraz więcej kolei, coraz więcej pociągów w tym miejscu, i także jest to ważna informacja dla wszystkich pasażerów i mieszkańców Chorzowa. To jest ważna informacja też dla mieszkańców tej dzielnicy, ponieważ będą mogli korzystać z przejścia dla pieszych, z przejazdu pod torami. Trwało to więc wszystko 18 miesięcy, kosztowało 12 milionów złotych. Całkowity koszt pokrył inwestor, czyli PKP. Natomiast cały ten układ drogowy został zaprojektowany, wykonany dla miasta Chorzowa w uzgodnieniu z nami na naszą prośbę. Już udało się wykonać, można powiedzieć, 2/3 ulicy Truchana wyremontować z nowymi miejscami postojowymi, również nowym oświetleniem. Teraz, nie ukrywam, przed nami bardzo trudny odcinek, ponieważ to jest odcinek, który łączy szpital z ulicą Truchana. No i wyłączenie tego odcinka spowoduje, że będzie ruch karetek utrudniony, ale myślę, że naprawdę warto czekać, bo już dzisiaj widzimy efekty tych prac.